Chwała Bogu, bracia i siostry, nie mam dzisiaj kazania, więc sobie usiądźcie. Bo może być tak, że będą dwa. Ewangelia Marka, 4 rozdział, 35 werset. Czytamy taką niesamowitą historię. Tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru polecił im przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim tak jak siedział, a towarzyszyły mu inne łodzie. Polecenie Pana Jezusa do uczniów było niezwykle proste, niezwykle jakby precyzyjne, nie pozostawiające żadnego miejsca na interpretację. Boża wola w tej chwili do Jego uczniów była taka, aby wsiedli do łodzi i przeprawili się na drugą stronę jeziora. Zostawili tłum, zostawili wszystko, co mają do pracy, lepsze, gorsze rzeczy, wszystko, co im się wydawało. Pan Jezus powiedział krótko: wsiądźcie do łodzi i przeprawimy się na drugą stronę jeziora. Nie można się pomylić, co Bóg chciał. To nie jest sytuacja, w której czasami my się znajdujemy: dobra Boże, czego Ty ode mnie oczekujesz? Bo z jednej strony liście wieją tak, że w lewą stronę się układają, w drugą prawą i ja potrzebuję innego sygnału. Tu była precyzyjna informacja, co mają zrobić. I oni w Bożą wolę weszli. Wsiedli do łodzi i zaczęli zgodnie z Bożą wolą przeprowadzać się na drugą stronę jeziora. Wszyscy wiemy, bo Biblia tak naucza, że kiedy jesteśmy w Bożej woli, to otrzymujemy co? Błogosławieństwo. Bardzo dobrze. Błogosławieństwo. Kiedy chodzimy w Bożej woli, to jesteśmy błogosławieni, bo Bóg tak ma, że błogosławi swojej woli. Amen? No i w tej historii też tak było, tylko trochę dziwnie. Dlatego, że kiedy tylko weszli na tą łódź i czytamy, wtem rozszalała się wielka burza, zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. Oni byli centralnie w Bożej woli, centralnie posłuszni Bożemu Słowu i rozpętała się prawdopodobnie największa burza w ich życiu, z jaką do tej pory mieli do czynienia. To musiała być mega duża burza, dlatego że ci ludzie to nie byli górołażący, to nie byli górnicy, czyli pod dołem łażący, to nie byli piekarze, tylko to byli rybacy. To byli ludzie, którzy niejedną godzinę spędzili na łodzi i z niejednym wiatrem sobie w życiu poradzili. Zgoda? I raczej mało co ich potrafiło zaskoczyć związanego z morzem, bo z tym żyli. A tu jest napisane, że zerwała się taka burza jak nigdy wcześniej. I oni byli przerażeni. Będąc w pełni Bożej woli, nagle całe piekło się spiętrzyło. Wszystko zaczęło być inaczej, niż im się wydawało, że będzie. Wszystko zaczęło być zupełnie nowe, inaczej funkcjonujące i rozpętała się w ich życiu największa burza. No i dalej czytamy, że Pan Jezus spał. Tak się przejął sytuacją, taki go ogarnął lęk, że uczniowie chodzą w Jego woli, a tymczasem w ich życiu rozpętała się największa burza, że spał. Tak bardzo go to zdziwiło, że oni są w Jego woli, a w ich życiu rozpętała się największa burza, że spał. No i dalej czytamy, że obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: cisza, uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach, także zaczęli mówić jeden do drugiego, kim on jest, że nawet wiatr i wzburzone wody są mu posłuszne. To jest mega ciekawy fragment Bożego Słowa. On mówi do nas o tym, że Pan Jezus był trochę chyba zaskoczony całą tą sytuacją i mówi, czy wy jakby nie wiecie, o co w tej historii chodzi? Dlaczego wam brak odwagi? Dlaczego wy jako osoby wierzące nie potraficie zrobić kroku wiary? Przecież ja z wami jestem. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wielu z nas jest w tej chwili, a wiem, bo akurat jest czas odwiedzin duszpasterskich, bo jest początek roku, wielu z nas jest w jakimś takim miejscu, w którym
chodzimy w Bożej woli, ale coś się rozpętało w naszym życiu i potrzebujemy zrobić pewien taki, może nawet desperacki akt wiary, akt posłuszeństwa Bogu, ale jesteśmy tak bardzo zajęci tą burzą, że zapominamy, że na tej łodzi z nami jest Chrystus. I wystarczy Go obudzić. Bo On ma moc uciszyć wszystko w twoim życiu. Jeszcze raz to chcę powtórzyć. Jesteśmy tak zajęci burzą, która nas przeraża, która przyszła, być może tak bardzo zajęci tym, że halo, czemu tu jest burza? Przecież ja jestem posłuszny Bogu. Przecież robię to, co w Bożym Słowie jest napisane. Przecież, i mamy tam tych przecież bardzo wiele, tak bardzo jesteśmy zajęci tym, że zapominamy, że na tej łodzi śpi Chrystus i wystarczy Go obudzić. I On wstanie i powie i wszystko się uspokoi. I wszystko wróci do normy. Ale powie nam też, że oczekuje od nas pewnych aktów wiary, pewnych kroków posłuszeństwa. I najpiękniejszy krok posłuszeństwa, który warto powtarzać za każdym razem, zawarty jest w Ewangelii Marka w 16, Mateusza 16 rozdziale. Jednocześnie jest to najbardziej pogwałcony fragment Bożego Słowa, przynajmniej w Polsce. Chodzi o sytuację, kiedy Jezus jest w okolicach Cezarei i pyta się uczniów, kim ja dla was jestem. I oni mają różny pomysł na to. Taki biblijny brzmi tak. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków, a dzisiaj on brzmi tak. No to taka tradycja polska. Tak się wychowałem z dziada pradziada. Albo, no nie wiem, to jakiś taki styl na niedzielę, na środę dla niektórych. Dla niektórych tylko na sobotę. Taki styl, taka kultura chrześcijańska. No, urodziłem się w takim kraju, trochę mi nie pasuje w tamtym kościele, będzie mi bardziej pasować w tym taki styl. Jeszcze inni mówią, że to jakiś mądry nauczyciel, warto go słuchać, ale niekoniecznie warto żyć tak, jak on mówi. Jeszcze inni mówią, że to był jeden z przywódców religijnych, a tych religii przecież jest bardzo wiele. I kto ci daje prawo do mówienia, że właśnie twoja jest tą prawdziwą? Jeszcze inni mówią, a daj mi święty spokój. A jeszcze inni mówią, a nikim dla mnie jest Jezus Chrystus. Natomiast raczej nie spotkamy się z sytuacją, kiedy ktoś nie wie, o kogo my pytamy. Tylko Pan Jezus w ogóle tym nie jest zainteresowany. Czytamy w tym Bożym Słowie, że Jezus pyta tych swoich uczniów, ale kim ja dla ciebie jestem? I to jest pytanie, na które muszę sobie odpowiedzieć w czasie burzy. Nie kim Pan Jezus jest dla innych ludzi, tylko kim Pan Jezus jest dla mnie. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? I czytamy tutaj wypowiedź Piotra, który mówi wspaniałe słowa, że ty jesteś Synem Boga Żywego. Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Inaczej mówiąc, to jest pełna deklaracja wiary. Ty jesteś moim Panem, ty jesteś moim Zbawicielem, ty jesteś moim Bogiem, ty jesteś tym, którego będę naśladował. Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. I Jezus mówi, że nie przekonują nas racjonalne argumenty. Nie przekonuje nas mowa innych. Nie przekonuje nas wychowanie, nie przekonuje nas nawet czytanie Bożego Słowa. To przekonanie, kim jest Jezus Chrystus w twoim życiu, musi przyjść prosto z nieba. Nie przekonały cię ciało i krew, ale objawił ci to mój Ojciec z nieba. To objawienie, kim jest Jezus Chrystus, musi przyjść do twojego życia prosto z nieba. Bez tego zawsze będziesz skupiony na burzy zamiast na tym, że czas powiedzieć Chryste. Bez tego objawienia z nieba zawsze będziesz zainteresowany tym, jak jest zbudowana burza, jaka jest jej wyporność, jaka duża jest siła wiatru nadciągająca w twoim życiu. Co jeszcze masz zrobić, żeby móc mieć prawo powiedzieć o błogosławieństwie, bo ty potrzebujesz objawienia z nieba, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus i że On dla ciebie jest Synem Boga Żywego. Jest Mesjaszem, jest odpowiedzią, jest drogą, jest prawdą, jest życiem. Poza Nim nie ma. W zeszłą środę rozmawialiśmy o tym, że On jest zmartwychwstaniem. Również tym zrozumianym z tego wszystkiego, w czym tkwisz, musi przyjść objawienie z nieba.
Jeśli jesteś nawet najbardziej gorliwym i najbardziej posłusznym i największym, jakiego znam, wykonawcą Bożego Słowa, ale w twoim życiu nie ma objawienia, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus, to chcę ci powiedzieć, że jesteś martwy. Jesteś martwym chrześcijaninem. I pomimo tego wszystkiego, co robisz, w twoim życiu będzie burza za burza, aż się utopisz. Aż się utopisz. Bo ty potrzebujesz mieć objawione z nieba, kim jest Jezus Chrystus. A to wszystko zmienia. Bo dalej czytamy, że na tych ludziach, nie na Piotrze, bo to bzdura jest. Bo kilka słów później Pan Jezus korygującego go Piotra ustawia do pionu. I Pan Jezus mówi, na tym objawieniu, kim jest Jezus Chrystus, oprę swój Kościół i uwaga, piekło go nie przemoże. Piekło go nie przemoże. Jeśli ty masz objawione w swoim życiu, kim dla ciebie jest Jezus Chrystus, co dla ciebie stało się na krzyżu Golgoty, to jeśli na tym objawieniu będzie oparte twoje zrozumienie Kościoła, to piekło go nie przemoże. A wszystko, co diabeł ukradł w ciągu twojego życia, bramy piekielne nie wytrzymają i będą musiały puścić. I to wróci tak, jak powinno wrócić. To jest te zmartwychwstanie tu i teraz. To jest to, że teraz żyj, a nie tylko myśl o tym, że będziesz żył. To jest to objawienie. Kiedy masz objawione, kim jest Jezus Chrystus, ty rozumiesz, co to oznacza być dzieckiem Bożym. Pewnych rzeczy nie robisz, pewne rzeczy robisz nie dlatego, że coś tak nakazuje, tylko dlatego, że ty jesteś inny. Kiedy masz objawione, kim jest Jezus Chrystus, ty wiesz, kiedy należy budzić Chrystusa, bo burza jest zbyt duża, a kiedy to ty powinieneś zrobić pełen akt wiary. Być może musisz chodzić po wodzie. Wiecie, to jest też piękna historia. Generalnie ona się nie zdarza co chwilę. To nie jest tak, że co chwilę Pan Jezus mówi do każdego, mógłbyś teraz pospacerować po wodzie? Ja przypominam wszystkim, że sytuacja się dzieje w miejscu, w którym są te wielkie fale. I na tych wielkich falach idzie Pan Jezus. To nie jest spokojne morze. To nie jest jezioro Chechło, że jest prosta tafla i Pan Jezus sobie kroczy po tej tafli. Z opisu biblijnego wynika, że Pan Jezus kroczy po tych wielkich bałwanach. I patrząc na te wielkie bałwany, Piotr słyszy proste polecenie. Wychodź z łodzi i chodź po tej wodzie. I czasem faktycznie jest tak, że musimy gdybać, ale czasem jest tak, że Pan Bóg mówi ci, co masz zrobić. Po prostu to zrób. Po prostu to zrób. Choćbyś nie wiem, jakie bałwany widział przed sobą. Po prostu to zrób. Jeśli Pan do ciebie mówi, wyjdź z łodzi i chodź po wodzie, to po prostu zacznij chodzić po wodzie. To się nie zdarza często, ale czasem Bóg do ciebie i do mnie mówi, jeśli masz objawione, kim On jest, wyjdź ze swojej bezpiecznej łodzi i zacznij chodzić po niebezpiecznych bałwanach morskich. Bo ja ci to powiedziałem. Bo ja ci tak powiedziałem. My się oczywiście wszyscy skupiamy na tym, że tam Piotr za chwilę zaczął tonąć, Pan Jezus mu podał rękę. Wolałbym w swoim życiu wiele razy tonąć, ale chociaż raz przejść po tym wzburzonym morzu, niż ominąć tą sytuację z powodu swojej strefy bezpieczeństwa. My się skupiamy na tym, że Piotr zaczął tonąć, my się skupmy na tym, że Piotr chodził po wodzie na polecenie Chrystusa tak długo, jak na niego patrzył. Kiedy masz objawione, kim jest Jezus Chrystus, masz też objawione, czym jest dla ciebie wieczerza pańska, bo do niej zmierzamy. Zaczynasz ją godnie spożywać, bo żyjesz życiem przemienionego człowieka. Zawsze wcześniej i zawsze bez tego jest to dla ciebie tylko religią. Apostoł Paweł napisał tak do Koryntian. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Apostoł Paweł, którego nie było w wieczerniku, uwielbiam to powtarzać. Nie było go w wieczerniku. On nie ma nic wspólnego z wieczernikiem. On w ogóle Piotra nie zna. Nikt na niego nie nałożył rąk i nie powiedział mu, teraz w imieniu Kościoła zezwalamy ci na przeprowadzenie wieczerzy pańskiej. Apostoł Paweł pisze, że przejął to bezpośrednio od Pana. Bo wszystko, co się wiąże ze świętą służbą w Kościele, jest objawieniem z nieba. Tylko i wyłącznie. Jeśli coś w twoim życiu nie jest objawione z nieba, to to porzuć, bo to przyniesie śmierć. Objawione z nieba. On przejął od Pana.
że tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. No i oczywiście milion kontrowersji, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, że to jest Jego ciało. I znowu mój ulubiony przykład, i znowu nie mam, ale musicie sobie wyobrazić, że mam telefon w ręku, na którym jest zdjęcie mojej żony i mówię do was tak: to jest moja żona. I mówię prawdę, zgoda? Znaczy, nie mam tego telefonu, ale gdybym miał, to mówiłbym prawdę, zgoda? Pokazałbym wam zdjęcie mojej żony, podniósłbym do góry i bym powiedział: to jest moja... A teraz się okaże, że mam zdjęcie innej żony. Nie, dobrze jest. To jest moja żona akurat z dziećmi. To jest moja żona. Powiedziałem prawdę? Powiedziałem prawdę. Ale czy przemieniłem moją żonę w telefon? Czy spowodowałem, że moja żona teraz się rozdarła na milion kawałków i każdy, kto ma zdjęcie mojej żony, mówiąc, że to jest żona Kurylasa, przeniósł ją w jakiś mistyczny sposób gdzieś do tego telefonu? No nie, bo to bzdura jest i herezja. To jest jedyny punkt, z którym się zgadzam z Kościołem Rzymskokatolickim. Kiedyś poprzedni, znaczy nie poprzedni, tylko obecny, ale ten nieurzędujący papież powiedział, że choćby się zebrało 1000 pastorów i zaczęli się modlić, to nie przemienią macy w prawdziwe ciało Chrystusa. Ja się z tym zgadzam, nie przemienią. Ale nie dlatego, że papież tak powiedział, tylko dlatego, że to jest zwykła herezja. Wracając. To jest moje ciało. Ale mówił to cały Pan Jezus. Cały. Nic się z nim nie stało, a swoją drogą jego fizyczne, prawdziwe, uwielbione ciało ma się doskonale i jest po prawicy Ojca w niebie. Nie powinniśmy o tym nigdy zapominać. Dalej czytamy w Słowie Boże tak. A podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich. Ciekawy zwrot. Nie to wino, jeżeli chcemy tak dosłownie do tego podchodzić, tylko ten kielich. Więc jeśli byśmy wierzyli, że to naprawdę się przemienia, to musielibyśmy wierzyć, że magiczny jest ten kielich. Nie, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Polecenie Pana Jezusa, powtórzone przez apostoła Pawła, jest niezwykle proste. Jedzcie i pijcie. Nie powiedział nic o adoracji. Nie powiedział nic o obwożeniu przez miasto. Nie powiedział nic o żadnej przemianie. Powiedział prosto: jedz i pij. W innym miejscu Bożego Słowa czytamy: kto nie je i nie pije, nie ma życia wiecznego. Swoją drogą, jak bezczelnym trzeba być człowiekiem, żeby ludziom zabronić spożywać wieczerzę pańską tak, jak Pan nakazał. Jedz i pij. Za kogo się trzeba mieć, żeby powiedzieć: nie, ty nie jesteś godny, by pić, ja się napiję. Wracając. Podobnie kielich, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. On nie powiedział ulepszone przymierze. On nie powiedział pomieszane przymierze. On powiedział nowe przymierze. I tak to prawda. Nie obowiązuje mnie i ciebie stare przymierze. Bo ciebie i mnie obowiązuje nowe przymierze oparte na krwi Pana Jezusa, oparte na objawieniu, kim On dla ciebie jest. To przymierze mnie i ciebie obowiązuje. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. A więc to jest święta chwila. To jest coś wyjątkowego. Ilekroć jemy, ilekroć pijemy, tylekroć śmierć pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. Więc ogłaszamy z nadzieją w głosie najważniejsze słowa z ust chrześcijanina: Maranata, Pan wraca. Dla niektórych: o, Pan wróci. Ale dla chrześcijan: Pan wraca. Najważniejsze słowa, jakie mogę ja dzisiaj i ty wypowiedzieć, i to też czynimy, ilekroć pijemy i ilekroć jemy. Zawsze pada pytanie, a dlaczego w innych kościołach nie mają co nabożeństwo Wieczerzy Pańskiej? A skąd ja mam wiedzieć? Pytajcie w innych kościołach. W tym kościele co nabożeństwo jest Wieczerza Pańska, bo ilekroć się spotykali, tylekroć łamali chleb. Ilekroć to robimy, tylekroć śmierć pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. No to przecież dzisiaj też. I na następnym naszym spotkaniu też. I na spotkaniu waszej grupy domowej, jakąkolwiek tworzycie, też. Bo ilekroć się spotykamy, tylekroć powinniśmy mówić o najważniejszej prawdzie chrześcijaństwa. On zmarł za moje grzechy, zmartwychwstał dla mojego zmartwychwstania i wróci po mnie.
ilekroć się spotykam z braćmi i siostrami. Oczywiście mamy to robić w szacunku, ale jeśli jakiś chrześcijanin z drugim chrześcijaninem nie spotyka się w szacunku do Słowa Bożego, to się musi nawrócić, a nie roztrząsać wieczerzę pańską. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Zawsze to powtarzam, zawsze to wzbudza kontrowersje, znowu to powtórzę. W Polsce rodzice odpowiadają lawinowo za to, że społeczeństwo, w które wrastają nasze dzieci, jest coraz bardziej oddalone od Boga. Czemu? Bo zrobili z objawienia, kim jest Jezus Chrystus, zrobili z Wieczerzy Pańskiej jakiś kult państwowy, jakieś wydarzenie majowe, jakiś wielki dzień, zamiast mówić, że Bóg jest żywy. Zamiast mówić, że Bóg nie jest niczyim dziadkiem, tylko musi się, drogie dzieci, stać waszym ojcem. To zamiast tego kłamiemy rok w rok te dzieci, że Pan Jezus wchodzi do ich serduszka w maju. W zeszłym roku nie w maju, no bo Pan Jezus przegrał z COVID-em w tych kościołach. To też powinno nam otworzyć oczy. I tu jest napisane, że kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. To pomyślmy, jak bardzo niegodni są ci, którzy doprowadzają całe następne pokolenia do niegodnego spożywania wieczerzy pańskiej bez wiary. Dlatego, że jeżeli liczy się sukienka, liczy się garniturek, liczy się rower, liczy się laptop, liczy się coś tam, a w tej całej historii nie ma Jezusa Chrystusa, to to jest plucie na to, co stało się na krzyżu Golgoty, a niegodne spożywanie. Dalej czytamy, niech żywien człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Nie moja sprawa. Ale moją sprawą jest o tym powiedzieć. Nie twoja sprawa, ale twoją sprawą jest żyć godnie i tak nie czynić. Do tej pory mi się to zdarzyło tylko dwa razy, że ktoś udawał, że jest chrześcijaninem, a dalej był zaplątany w całą tą historię. To jest niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej. Ktoś zada pytanie mądre, czy niegodnym spożywaniem wieczerzy pańskiej jest spożywanie wieczerzy pańskiej bez aktu chrztu. Wiecie, że odbyła się nad tym debata na ostatnim kolegium pastorów. Bardzo mocno pod tym kątem patrzyliśmy Słowo Boże i ono nas przekonało, że jest to niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej, bo jeżeli ty nie idziesz do chrztu, to znaczy, że ty dalej masz swój pomysł na drogę pańską. To ty dalej jesteś panem tej historii. Pan Jezus się potrzebował ochrzcić, on potrzebował, by się dokonała wszelka sprawiedliwość, ale ja mam lepszy plan. Ale ja mam lepszy pomysł. Ale ja tego nie potrzebuję. Albo, jeszcze dla mnie gorsza historia, ja się tak przygotuję, że wtedy pójdę do chrztu. Jak ty się tak przygotujesz, że pójdziesz do chrztu, to ty już chrztu nie będziesz potrzebował, bo do chrztu idą ludzie niegodni, którzy wyznają swoje grzechy. Tak czytamy w Bożym Słowie. Oni szli do Jana Chrzciciela, szli do uczniów Jezusa Chrystusa, wyznawali swoje grzechy i aby mieć spokojne sumienie przed Bogiem, byli chrzczeni na odpuszczenie grzechów. I w zamian otrzymywali dar Ducha Świętego, Dzieje Apostolskie 2:38. Upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych w imię Jezusa Chrystusa, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A nie, najpierw dar Ducha Świętego, a potem przyjdź, że jesteś gotowy do chrztu. Nigdy nie będziesz gotowy do chrztu. Nigdy nie będziesz żył takim życiem, żebyś mógł zadrzeć nos w górę i powiedzieć: teraz, Panie Jezu, jestem gotowy i już Cię nie potrzebuję. Zawsze będziesz żył, potrzebując Jego łaski. Potrzebując Jego miłosierdzia. Z każdego dnia. Albowiem kto je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. W tym zdaniu pojawia się wielka miłość do Kościoła. Nierozróżnianie ciała pańskiego to jest brak miłości do Jego Kościoła. Dlatego, że to Kościół jest nazwany Jego ciałem w Biblii. A On jest tego ciała głową. Więc jeśli nie rozumiesz, czym dla Ciebie lub kim w zasadzie dla Ciebie jest Kościół, to nic z tej historii nie zrozumiałeś. Jeżeli odciąłeś głowę od reszty ciała, to jesteś zwykłym mordercą. Dlatego, że głowa się ma dobrze wtedy, kiedy jest połączona z resztą ciała, a reszta ciała ma się dobrze wtedy, kiedy jest połączona z głową. Nie da się w tej historii głowy postawić osobno, a resztę ciała osobno, bo to będzie trup. A nasz Bóg jest Bogiem żywych. Dalej czytamy, że właśnie dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. A czemu jest taki stan Polski? Czemu jest taka niewiara? A no właśnie dlatego. Bo po pierwsze odcinamy głowę od ciała, po drugie niegodnie spożywamy, po trzecie chyba mało kto już w tym kraju ma objawione, kim jest Jezus Chrystus.
większość nadal myśli, że to jest figurka w kapliczce, wisząca gdzieś tam na pozłacanym krzyżu. Dalej czytamy, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Nie wiem, czy to już powiedziałem, ale dzisiaj to powiem głośno i odważnie. A ja dziękuję Panu Bogu za poprzednie dwa, prawie trzy lata. A ja dziękuję Panu Bogu, że przyszedł i osądził. I zaczął od swojego Kościoła. I obnażył jasno i wyraźnie. Otóż wielcy, w cudzysłowie, bohaterowie wiary, namioty uzdrowienia, kije na wietrze, rozumiecie? I nagle przyszedł COVID i zero wiary. I zero wiary. I my cię uzdrowimy z wszystkiego. Z HIV-a cię uzdrowimy, z żółtaczki cię uzdrowimy. Nowotwór to w autorytecie imienia Jezusa. Już teraz, natychmiast, wynoś się. Tylko nie przyjdź z COVID-em, bo nas pożabijasz. Bo nas pozarażasz. Wszyscy chorzy poza tymi chorymi na COVID. I Pan Bóg raz, dwa osądził. Kto w tej historii jest zwykłym szarlatanem? Chcę to wyraźnie powiedzieć. Pastorzy, którzy prezentują taką postawę, ludzie wierzący, którzy prezentują taką postawę, to są zwykli szarlatani. I strach w kościele, i odsuń się, bracie, ode mnie, nie przytulaj mnie, nie dotykaj. Może łokciem się macnijmy. I metry, dystansy. Jakie dystansy? Jak ja mogę mieć przed tobą dystans? Przecież od swojego nawrócenia wmawiano mi, powtarzano mi, że powinienem żyć taką miłością, o której mówi Pan Jezus, miłością gotową umrzeć za ciebie. Czyż nie tak czytamy? No, ale byle nie z choroby. Nie przytulę się, bo możesz mnie zarazić i odsuń się ode mnie trochę, bo przecież umrę w tej historii. No i co z tego, że umrzesz? Następna rzecz obnażona przez Pana. Okazało się, że niektórzy wierzą w dwóch Panów. Jeden jasny, drugi ciemny. Jeden życia, drugi śmierci. A Biblia mówi, że jest jeden Pan i On wie, kiedy ty umrzesz. I choćbyś na rzęsach stanął, to umrzesz wtedy, kiedy zaplanował. I nie zrobisz z tym nic. Pan zaplanował dzień twojej śmierci. Amen? I nie zrobisz z tym nic. Nie ochroni cię żadna maska, żaden dystans, żaden lockdown. Nic cię nie ochroni, jeśli Pan zaplanował twoją śmierć. Jeśli Pan twojej śmierci nie zaplanował, nikt i nikt cię nie zabije. A nawet gdybym się mylił, to jeszcze Słowo Boże mówi, że bać to się mamy Boga, a nie tych, którzy mogą nas zabić. A dobra, już powiem całość. No i oczywiście wielkie posłuszeństwo, tylko czemu nie Bogu? Wielkie posłuszeństwo wszystkim rządzącym. Tylko Biblia jasno i wyraźnie mówi, że są takie sytuacje w twoim i moim życiu, kiedy co? Kiedy trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Mówi tak Biblia? I te sytuacje są dwie zawsze. Pierwsza, kiedy ludzie mi każą robić to, co Bóg zakazał. I druga, kiedy ludzie mi zabraniają robić to, czego Bóg nakazał. A w swoim słowie Bóg napisał tak. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych, jak to inni mają w zwyczaju, zwłaszcza kiedy zbliża się ten dzień. Skoro Bóg ci nakazał się zgromadzać, to nigdy nie słuchaj człowieka, który ci się zabrania spotykać z wierzącymi. Masz być posłuszny najpierw Bogu, potem ludziom. Najpierw Panu Bogu. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni, jak grzyby po deszczu, na tej ruinie kościelnej, na tym upadku wielkich zborów, jak grzyby po deszczu. Tu jakiś, nie wiadomo skąd się wziął w tej historii, rolnik postanowił, że otwieram swój dom i będę miał zbór pański. Tu jakiś, nie wiadomo skąd się urwał student, a ja też chcę być posłuszny Bogu. Tu ktoś rozczarowany, sfrustrowany Bożą frustracją w tym, co się działo w jego zborze, kiedy na przykład widział, że wieczerzę pańską się podaje przez gumową rękawiczkę, przez pensetę albo na odległość i stwierdził, tak być nie może. Tu ktoś rozczarowany sytuacją, że w ogóle teraz wieczerzy pańskiej nie będzie w zborach, no bo straszny COVID panuje i tak dalej. I jak grzyby po deszczu. Kościół za kościołem, placówka za placówką. Czemu? Bo Pan zawsze dotrze do swoich dzieci. Zawsze Pan dotrze do swoich dzieci. My jesteśmy tego tu przykładem. My wyszliśmy w buncie z poprzedniego kościoła. Tak, to prawda. Wyszliśmy w buncie z poprzedniego kościoła.
i zrobiłbym to jeszcze raz. Dlatego, że ten bunt był Bożym buntem, a ten owoc jest Bożym owocem. Więc tak, to prawda. Czasem na tej frustracji, czasem na tym gniewie, czasem na tym buncie po prostu Pan Bóg coś buduje. Tak też było w tej historii. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Apostoł Paweł jeszcze podkreśla, że to nie jest zwykły posiłek, to jest święty posiłek. I masz do tego podejść ze świętą rezerwą. Masz żyć świętym życiem. Jeśli nie żyjesz świętym życiem, nie jedz i nie pij, bo i tak nie masz życia wiecznego. Ale jeśli coś w twoim życiu jest nie tak, to tu i teraz możesz podjąć decyzję. Tu i teraz możesz zawołać do Chrystusa i powiedzieć: Panie, przyjdź i mnie zbaw. Panie, przyjdź i objaw mi, kim Ty jesteś. Przyjdź i objaw mi, co Ty dla mnie zrobiłeś na krzyżu Golgoty. Jak Ty dla mnie zmartwychwstałeś. I jak Ty po mnie przyjdziesz ponownie. Kiedy Chrystus przyjdzie, a zawsze przyjdzie, kiedy to jest szczera modlitwa, po prostu wszystko ulegnie zmianie. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy się zgromadzić w Twoim imieniu, dla Twojego imienia i przez Twoje imię. Dziękuję Ci, Boże, za to, że mogę wespół z braćmi, wespół z siostrami, Panie, opowiedzieć przed całym światem duchowym, że Ty dla nas zmarłeś, Ty dla nas zmartwychwstałeś i Ty przyjdziesz po nas ponownie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że mogę każdego dnia doświadczać cudu Twojej obecności w moim życiu. Zwłaszcza Ci dziękuję za te zwykłe, prozaiczne chwile, które są najpiękniejszymi chwilami, kiedy Ty w nich jesteś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przyszedłeś do mojego życia, uratowałeś moje małżeństwo, uratowałeś moje rodzicielstwo i dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty potrafisz każde małżeństwo i każde rodzicielstwo uratować. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś Bogiem kolejnej szansy zawsze wtedy, kiedy jej potrzebuję, że zawsze mogę przyjść do Ciebie, bo Ty nie tylko zmarłeś za te grzechy, które popełniliśmy, ale również zmarłeś za te grzechy, które popełnię jutro i pojutrze. I dziękuję Ci, Boże, za to, że to całe zbawienie nie jest oparte na mnie i na mojej wytrwałości, tylko na Tobie i na tym, co Ty zrobiłeś na krzyżu Golgoty. Dziękuję Ci, Boże, za to, że dzięki temu mogę być w odpocznieniu od swoich uczynków, a oprzeć się na Tobie, bo Twoje jarzmo jest lekkie, słodkie i miłe. Tobie, Panie, chcemy oddać chwałę, Tobie chcemy, Panie, oddać cześć i uwielbienie posłuszeństwem. Niczym więcej nie możemy. Niech Tobie będzie chwała, cześć i uwielbienie, zwłaszcza z ust i czynów Twojego Kościoła. Amen.